Dzień dobry, kochani. W dzisiejszym odcinku zabieram Was na spacer i będę Wam opowiadać o wózkach. Dzisiaj sobie spacerujemy, a to dlatego, że chcę Wam opowiedzieć o tym, jakie wózki mam dla Roberta i dlaczego dwa. Ale zanim zacznę, opowiem o idei, jaka przyświeca tym moim odcinkom. Kanał nie zmienia swojego profilu, jest nadal poradniczy, ale ponieważ o wiele tematów takich związanych z małym dzieckiem mnie prosiliście, to nagrałam serię 6 takich odcinków, które będą właśnie służyły opowiedzeniu o ubrankach do karmienia i na ciążę, o ubrankach dla dziecka, spakowaniu torby do szpitala. Więc takie tematy w tej króciutkiej mamowej serii. A uzupełnienie każdego z tych odcinków jest na blogu na ulapedantula.pl, więc tam możecie zobaczyć dokładne marki, dokładne opisy, szczegółowe informacje, więc zaglądajcie także tam. A dzisiaj opowiem Wam o wózkach i dlaczego mam dwa i dlaczego wybrałam takie, a nie inne i jakie kryteria uważam powinniście wziąć pod uwagę przy wyborze. Wózek, który widzicie, to jest emaliunga kupiona 12 lat temu dla Rysia. Kupili ją moi rodzice w prezencie dla nas. No kolor, jaki ma, każdy widzi, ale jest bardzo funkcjonalna. Wyobraźcie sobie, że ten wózek, po tym, kiedy wyrósł z niego Rysio, obskoczył jeszcze dwoje dzieci, potem jeszcze parę lat poleżał na strychu i teraz służy Robertowi. Najfajniejsze jest to, że on oczywiście po trójce dzieci nie był w jakimś super idealnym stanie, ale zabrałam go a do myjni samochodowej, gdzie nie tylko zrobiono mu mycie, ale także naprawdę prawdziwy detailing, taki jaki robi się autom, a także zabrałam go do pralni i wszystkie miękkie części, które widzicie, wyprałam porządnie w pralni, w związku z tym on naprawdę jest jak nowy. Potężne, wielkie, dmuchane koła. Słuchajcie, w mojej sytuacji to jest absolutna podstawa. Dlatego, że ja chodzę na spacery w takie miejsca jak tutaj, ale też na wał przeciwpowodziowy, na plażę nad Wisłą, na przeróżne dziwne nawierzchnie. I dzięki temu, że mam szeroki rozstaw tych kół, że te opony są szerokie też same w sobie i solidne, to Robert sobie śpi w środku, w spokoju, nic go nie buja, nic go nie telepie, tylko go delikatnie kołysze i on sobie śpi jak aniołek, bezpieczny i dobrze opatulony w środku. Wózek ma miękką gondolę. To jest bardzo fajne, zwłaszcza dla zimowych dzieci, bo zobaczcie, ta miękka gondola de facto tworzy taki drugi śpiworek. Śpiworek, w którym Robert sobie pod przykryciem śpi. Teraz w szczególnie zimne dni ja mogę w środek włożyć śpiworek dodatkowy, w trochę cieplejsze, tak jak dzisiaj, kołderkę, a w takie naprawdę ciepłe mogę to zostawić tak jak jest. Ta miękka gondola się sprawdza bardzo ładnie. Nigdy nie miałam twardej dla porównania, więc ciężko mi powiedzieć, ale w tej wersji funkcjonuje mi to znacznie. Znakomicie. Ponieważ mnie i mojego męża dzieli dosyć spora różnica wzrostu, chciałabym powiedzieć wieku, ale to nieprawda, to mamy regulowaną rączkę i to jest fajna sprawa. Zobaczcie, podjeżdża do góry i tak chodzi Sławek, podjeżdża niżej, o, czekajcie, bo coś mi się zablokowało, i tak mam ja, a Robert pewnie będzie robił to, co jego młodszy brat, bo Rysio sam pchał, kiedy było takie najniższe ustawienie, to sam pchał swój wózek, kiedy miał tak wzrok i już do tego sięgał, tak do góry trzymając rączkami. Bardzo śmiesznie to wyglądało. Ale ta rączka, którą mam tutaj, spełnia jeszcze jedną funkcję, którą uwielbiam i którą bardzo Wam polecam, jeśli chodzi o jakikolwiek wózek. Zobaczcie, o co chodzi. Mamy sobie dziecko. Ja zawsze jeżdżę, mając zwłaszcza małe dziecko przodem do siebie, bo mogę patrzeć, czy się nie zakrztusi, czy wszystko jest w porządku, czy śpi spokojnie i tak dalej. Ale są takie sytuacje, kiedy na przykład potwornie wieje i w tą budkę mi tutaj cały wiatr wiewa wszystko, co najgorsze. Co robię wtedy? Zobaczcie, podnoszę sobie z jednej strony, tu, podnoszę sobie z drugiej strony, tu i całą tą rączkę, tylko muszę zdjąć mój niezbędniczek, o, jednym ruchem przekładam sobie na drugą stronę. I teraz zobaczcie, mogę sobie w jednym ruchem, nie budząc dziecka, przestawić tak naprawdę ten wózek na zupełnie drugą stronę. I w ten sposób, jeżeli wiatr wieje mi za plecami, dziecko jest osłonięte, a ja, jeśli chcę bezpiecznie sobie na nie patrzeć, to tutaj mam takie okienko. Chodźcie zobaczyć. Wywijam sobie. O, i widzę Roberta, który akurat nie śpi. To jest cudowne rozwiązanie, dlatego że jak dziecko rośnie i też już nie potrzebujecie go tak dokładnie widzieć i ono też woli patrzeć na świat niż tylko na Was, przepinacie sobie ten wózek rasa dobrze i doskonale się to sprawdza, więc bardzo, bardzo, bardzo Wam to polecam. To co, przepnę z powrotem i już do Was wracam.
Czy ten wózek ma jakieś wady? No niestety ma. Po pierwsze, bardzo dużo waży. Włożenie go do samochodu to jest spory wysiłek nawet dla mnie. On w dodatku też zajmuje w tym samochodzie w bagażniku naprawdę dużo miejsca. To nie jest wygodny wózek do przewożenia. Druga wada jest taka, że on naprawdę ledwo mieści się w moim wiejskim sklepie. Jeżeli macie wokół domu jakąś naprawdę ciasną żabkę, to wtedy po prostu nie wjedziecie do tego sklepu tym wózkiem, bo będzie z tym naprawdę duży problem. Za to jest naprawdę niezniszczalny i dużo z Wami przejdzie, więc jak planujecie mieć więcej dzieci, to się może okazać całkiem dobra inwestycja. Dlaczego mam dwa wózki? No właśnie, dlatego, że prowadzę, że tak powiem, dosyć aktywny tryb życia, a to oznacza, że spacery takie długie, na spokojnie odbywają się w takich warunkach jak tutaj, w terenie, w pięknych miejscach. No ale z dzieckiem muszę też od czasu do czasu pojechać do miasta, załatwić coś, oblecieć sklepy. No i na takie okazje mam zupełnie inne rozwiązanie. To teraz zabiorę Was do miasta, tylko odstawię Roberta, bo jemu już na dzisiaj spacerowania wystarczy. No to jedziemy na spacer z wózkiem numer 2. Słuchajcie, wózek numer 2 jest dokładnie taki, jaki ma być, czyli mały, lekki, kompaktowy i łatwy do transportowania. Składa się zupełnie prawie na płasko. Ja go sobie teraz jednym ruchem rozłożę i już go mam. I teraz, oczywiście, wybrałam się na spacer bez najważniejszego elementu, który chciałam Wam pokazać, ale to nie szkodzi, bo ja Wam oczywiście wszystko opowiem. A mianowicie, czemu służy ten wózek? Po to go mam, żeby... O, tu muszę sobie podnieść... żeby w łatwy, wygodny sposób, nie budząc dziecka, nie wyjmując go z fotelika, pójść na przykład na szybkie zakupy do sklepu pobliskiego. I teraz. Z różnych powodów fotelik, który wybrałam, nie jest fotelikiem tej marki, której jest wózek. I stanowi to, jak widzicie, pewien problem. Albowiem, wyjeżdżając na dzisiejsze zdjęcia, zapomniałam przejściówek, które pozwalają mi ten innej marki fotelik założyć na ten wózek. Co to oznacza? To oznacza, że już go nie zamocuję. Gdybym miała tej samej marki fotelik, to bym sobie po prostu zrobiła tylko taki klik, a tak bez przejściówki nic z tego nie będzie. Ale to, co chcę Wam pokazać, to to, że ja sobie ten fotelik mocuję tutaj i mam go wtedy na wózku, łatwo, wygodnie, nie budząc dziecka, mogę pójść do sklepu, mogę wejść w różne miejsca, dziecko sobie tutaj zasłaniam, żeby miało prawie warunki nocne i doskonale się po prostu z tym funkcjonuje. Jak miałam Rysia, to nie miałam takiego wózka i dźwigałam, słuchajcie, ten fotelik wszędzie z nim, a w drugiej ręce siatę z zakupami. Tego sobie nie róbcie, bo to nie ma sensu. Ale w sumie wózek jest nie tylko do tego i teraz przejdziemy do tej drugiej części. Tego typu wózek możecie zaopatrzyć w dwa rodzaje nakładki. Jedna z nich to klasyczna gondola. Gondola, czyli takie łóżko z budką, w którym dziecko leży na płasko. Ja tego nie kupiłam. Dlaczego? Dlatego, że wiedziałam, że nie będę tym wózkiem wychodzić z Robertem, niemowlakiem, czy też noworodkiem na długie spacery. Do tego celu służy moja Emaliunga. To jest szybki wózek na szybkie wyjścia, w związku z tym gondola nie będzie mi nigdy tutaj potrzebna. Nie mówiąc o tym, że Robert waży już tyle, że spokojnie może jeździć w tym. A to jest taka klasyczna spacerówka, którą na tym wózku możecie sobie zamocować na dwa sposoby. Pierwszy sposób, który ja lubię bardziej, to jest, uwaga, trafiam, z jednej strony, z drugiej, klik, o, pięknie, przodem do mamy. Jestem głębokim zwolennikiem małych dzieci, jeżdżenia małych dzieci przodem do mamy, żeby mama miała wszystko pod kontrolą. I teraz zobaczcie, jak chcę tu położyć Roberta, to sobie tu podnoszę nóżki, tu sobie troszkę jeszcze opuszczę, o, odrobinkę, sobie tu opuszczę, może nie aż tyle, ale troszkę, zrobię mu na płasko, no i zobaczcie, chłopak ma fajnie, wygodnie, mam go przypiętego pasami, jest bezpiecznie. Ten sam wózek, kiedy Robert podrośnie, mogę sobie też oczywiście przekładać, o, tyłem do mamy, za to, o, czekajcie, niech mi tu klik, o, pięknie. Przodem do świata i wtedy mu podniosę to i będzie sobie chłopak jeździł przodem i będzie miał nóżki na dole.
Natomiast ten sposób zmiany stron jazdy jest o tyle mniej wygodny, że nie możecie tego zrobić z dzieckiem. Czyli jeżeli macie tutaj śpiące dziecko i na przykład zaczyna wam świecić tutaj bardzo mocno słońce, którego się nie da budką zneutralizować, albo zaczyna wam wiać lodowaty wiatr, no to musicie wyjąć dziecko, prawda, złapać tutaj to, przełożyć i dopiero wtedy możecie to dziecko sadzać na nowo. Ta metoda jest w związku z tym dużo mniej wygodna, ta przekładana rączka jest naprawdę genialnym rozwiązaniem. Ale tak naprawdę zabrałam was aż tutaj, czyli do parku, po to, żebyśmy po pierwsze poszli na gofra, a po drugie chcę wam pokazać, jak maciupki promień skrętu ma ten wózek, bo dla mnie to jest po prostu aż niewiarygodne. Zwłaszcza jak dla kogoś, kto był przyzwyczajony do potężnej emaliungi, która po prostu jeździ jak czołg i traktor. Hamulec sobie zamknęłam. Ten wózek, jak na taki miejski wózek, ma stosunkowo duże kółka. To dlatego, że pani w sklepie mi wytłumaczyła, że zapewnia on trochę większy komfort dziecka i że to dziecko mniej telepie. No jak widzicie, jednak trochę telepie, bo mamy ten wózek w tej chwili dociążony sprzętem fotograficznym, a telepie i tak na śniegu. No ale powiedzmy, że w miarę. Natomiast teraz wiem, że jest moda na te wózki z małymi kółeczkami. Trudno mi powiedzieć, jaki komfort jazdy one zapewniają, ale sprawdźcie taki wózek na takiej żwirowej ścieżce w parku i wtedy zdecydujcie, czy go kupić, czy może niekoniecznie. No i ten wózek, podobnie jak moja emaliunga, ma też regulowaną rączkę, czyli i wysoki tata, i bardzo wysoki tata, i też młodsze rodzeństwo będzie mogło ten wózek prowadzić wygodnie, więc to jest naprawdę super sprawa i na to naprawdę zwróćcie uwagę, bo warto. To teraz wam pokażę, jak to skręca. Słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że ludzie w parku myślą, że oszalała, chodzi po parku z dronem w wózku. Drogi dron, dobry, trzeba go szanować. To teraz pokażę, jak to skręca. Z jakiego powodu idę tutaj teraz i opowiadam coś wam? Bo znalazłam platformę i na tej platformie, która jest nietknięta ludzką ręką, pokażę wam, jak ten wózek jeździ. Uwaga! Wstawiam go najpierw na górę. Co robi laska z wózkiem? Pokazuje, że on skręca. I teraz zobaczcie, ten wózek na tej platformie porusza się totalnie w miejscu. Ja mogę tutaj wyrysować jak cyrklem takie kółeczko. Mam nadzieję, że to widzicie. Zobaczcie, jak to jeździ. Mogę w miejscu nim zakręcać. Zacznijmy od tego, że mojej emaliungi to bym tu po pierwsze w ogóle nie była w stanie wstawić sama, a po drugie ona by tu wykręcała na 20 razy. A ja jeżdżę w miejscu. Z cyklu Jak wygląda praca youtuberki? Co robisz? Rysuję kółka na śniegu. Dobra, idę dalej. Wózków na rynku są tysiące, więc mam nadzieję, że moje subiektywne kryteria chociaż odrobinę ułatwią wam wybór. No bo co tu dużo mówić, wybór jest dużej wagi, sprzęt jest drogi i ma nam wystarczyć na lata. Więc miłych decyzji i zapraszam was bardzo gorąco na kolejny odcinek. Dziękuję za ten. Muah! Wózków na rynku są... Będę teraz robiła dużo kroków w ciszy, za karę. Będę szła w ciszy.